Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam ogromną przyjemność przybliżyć Państwu nowe informacje dotyczące leczenia migreny, ale również chciałabym podkreślić, jak mocno potrzeby pacjentów w Polsce, którzy zmagają się z migreną, są wciąż niezaspokojone. Proszę Państwa, migrena jest chorobą, która jest chyba najczęstszą chorobą neurologiczną, dotyczy około 10-11% populacji generalnej i głównie są to pacjenci w wieku produkcyjnym, pomiędzy 30 a 50 roku życia. To są osoby, które najczęściej zmagają się z uporczywymi bólami migrenowymi, a jak wiemy, no to jest ten moment w życiu, kiedy mamy do pełnienia najwięcej ról, zarówno społecznych, zawodowych, jak i rodzinnych. W związku z tym migrena potrafi bardzo mocno wyłączyć nas ze wszystkich tych właśnie sfer życia. Jest to druga co do częstości choroba, która wywołuje niesprawność człowieka. Natomiast migrena, która występuje bardzo często, napady pojawiające się więcej niż 15 dni w miesiącu, czyli tak zwana migrena przewlekła, dotyczy nawet 2% populacji generalnej. W związku z tym takich chorych w naszym kraju może być nawet kilkaset tysięcy. Do niedawna nie wiedzieliśmy, dlaczego pojawiają się bóle migrenowe, a w tej chwili już wiemy, że przyczyną są pewne komórki w mózgu, które pracują nieprawidłowo, to są komórki głęboko w dniu mózgu, które wysyłają nieprawidłowe impulsy do nerwu trójdzielnego i tymi właśnie włóknami nerwu trójdzielnego zmierzają impulsy, które powodują wydzielanie na jego zakończeniach neuromediatorów bólu. Jest to głównie białko związane z genem dla kalcytoniny, CGRP, ale i inne neuroprzekaźniki, które powodują, że pojawia się jałowy stan zapalny wokół tego naczynia oponowego, naczynie tętni, pulsuje, dając bardzo silne dolegliwości bólowe, właśnie tętniące, pulsujące, zbierane również poprzez ten układ nerwu trójdzielnego i przekazujące je do mózgu. Jeżeli takie napady pojawiają się często, to poza tym, że pacjent doświadcza silnego bólu, uruchamiają się jeszcze tak zwane mechanizmy chronifikacji bólu, czyli uwrażliwiania wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego i informujące mózg, że właściwie cały czas odczuwa ból, stąd nasz mózg potrafi się uczyć odczuwania bólu. Ilość napadów migreny w skali miesiąca u migreników jest bardzo różna. Większość osób doświadcza jednego, dwóch napadów migreny w miesiącu, ale są też takie osoby, na szczęście jest ich mało, ale jednak, którzy nie mają ani jednego dnia bez bólu głowy. Do niedawna, tak jak mówię, nie wiedzieliśmy, dlaczego pojawiają się bóle głowy, stąd migrennicy bardzo często byli piętnowani, uważani za osoby, które chcą się wymigać od jakichś czynności codziennych, te osoby, które mają globusa przysłowiowego. My wraz z rosnącą wiedzą medyczną na temat patofizjologii migreny, w tej chwili już najbardziej oczywistą rzeczą i najbardziej takim jakby sfokusowanym celem leczenia migreny jest białko CGRP wydzielane właśnie podczas napadu migreny i który jest w cudzysłowie takim winowajcą właśnie bólu migrenowego. Jego poziom podczas ataku migreny znacznie wzrasta. Jest on odpowiedzialny za właśnie rozszerzenie tych tętnic mózgowych. W związku z tym wszystkie strategie terapeutyczne zmierzają do tego, żeby właśnie zahamować uwalnianie białka CGRP. Wracając do samego napadu migreny, chciałabym podkreślić to, że ból migrenowy to nie jest jedyna rzecz, z którą zmagają się migrenicy. Tak naprawdę migrena zaczyna się wiele dni przed samym napadem bólu i kończy wiele dni po samym napadzie stricte bólu. Tak naprawdę pacjenci z migreną potrafią być wyłączeni przez kilka, nawet do tygodnia czasu, jeżeli taki ból głowy ma również związek i występuje z aurą migrenową, czyli zaburzeniami czy widzenia, czy mówienia, czy zaburzeniami odczuwania bodźców, ale też z utratą koncentracji, zaburzeniami pamięci i takim również objawem po napadzie migreny w postaci zespołu zmęczenia czy trudności właśnie w koncentracji i obniżonego nastroju. Migrena współistnieje z wieloma schorzeniami, głównie z tymi, które są związane z emocjami i nastrojem.
Migrena współistnieje z depresją. Nasi pacjenci mają bardzo wiele powodów, żeby czuć się źle. Przede wszystkim ciągle są w permanentnym lęku przed kolejnym napadem. Cały czas mają wrażenie, że ich potrzeby są nierozumiane, mają potrzebę wsparcia, ale niestety nie mają na nią odpowiedzi. Bez przerwy nakładają na siebie różne ograniczenia, dietę eliminującą, unikają bodźców, prowadzą taki stabilny tryb życia, dlatego że wszystkie odchylenia od tego właśnie rytmu dobowego potrafią wywołać u nich napady migreny. Niestety migrena wpływa znacząco na ich pracę zawodową, obawiają się bezpieczeństwa finansowego, niestety coraz gorsze są ich relacje z rodziną wraz ze zwiększaniem się ilości tych napadów migreny. Wycofują się często z kontaktów społecznych i właściwie tracą wiarę w sens leczenia. Bardzo często te osoby nie zgłaszają się do lekarza, chyba też dlatego, że utarło się właśnie takie poczucie w społeczeństwie, że ten migrenik to jest właśnie osoba, która wymiguje się albo która chce zwrócić na siebie jakoś uwagę. To są te panie z globusem w cudzysłowie. A ponieważ każdy Polak to lekarz, to każdy Polak doradza takiemu migrenikowi, co ma zrobić. Oczywiście mówiąc, że no, taka jest twoja uroda, po dziecku ci na pewno przejdzie, pójdź sobie do apteki, kup lekarstwa, bo przecież niemożliwe, żeby cię tak bolało. Proszę Państwa, uważa się, że około 1/4 pacjentów z migreną jest właściwie diagnozowana i właściwie leczona. Tylko 5% pacjentów z migreną przewlekłą jest właściwie zdiagnozowanych i właściwie leczonych. To są dane sprzed kilku lat prowadzone w bardzo wielu ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, natomiast u nas jest absolutnie podobnie. Migrena jest chorobą, która jest diagnozowana klinicznie, czyli należy zgłosić się do neurologa, a to neurolog na podstawie pewnych standardów i badań dodatkowych jest w stanie powiedzieć, czy jest to migrena rzeczywiście i jak należy tą migrenę leczyć. Koszty samoleczenia są bardzo duże. Nasi pacjenci często kupują leki bez recepty. Wydają średnio na jednego migrenika ponad 500 zł, między 500 a 600 zł. Pamiętajcie Państwo, że nie każdy migrenik w ogóle wymaga leków przeciwbólowych, w związku z tym i tak taka kwota wydaje mi się bardzo duża. Natomiast jeszcze większe liczby dotyczą tych kosztów, które nasz kraj traci w wyniku absenteizmu, czyli koszty L4 zwolnień lekarskich, które wynoszą ponad 30 milionów złotych na rok, a jeszcze większe koszty dotyczą absenteizmu i prezenteizmu razem wziętych, czyli sytuacji również, kiedy pacjenci chodzą do pracy, ale są absolutnie nieproduktywni w tej pracy. To są koszty daleko wykraczające poza 6 miliardów złotych. To są koszty, które zostały niedawno policzone w sposób absolutnie wiarygodny i o których nikt nie mówi, ponieważ tych pieniążków po prostu nie ma. Nasi pacjenci kupują sami leki bez recepty, nadużywają ich i niestety wprowadzają się w kolejną chorobę, która się nazywa polekowe bóle głowy z nadużywania leków. Są to dodatkowe, paradoksalnie bóle wywołane dużą ilością tabletek przeciwbólowych, zwłaszcza tych bez recepty, które są inne, bo to są stałe, ćmiące, tępe, bardzo trudne do leczenia bóle głowy. Jednym z podstawowych właśnie czynników ryzyka pojawienia się przewlekłej migreny to właśnie nadużywanie leków przeciwbólowych, czyli taki pacjent z przewlekłą migreną to chory, który ma zarówno napady silnego bólu, jak i te, które mają charakter bardziej właśnie takie tępy napięciowe. Definicja przewlekłej migreny to więcej niż 15 dni z bólem głowy w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące, co nie znaczy, że ktoś, kto choruje 30 lat, ma przewlekłą migrenę, bo jeżeli ma napady raz na przysłowiowy ruski rok, to cały czas ma migrenę, ale epizodyczną. Jeżeli chcemy właściwie przerwać napad migreny, to sięgamy po leki, które mają udowodnioną skuteczność i to są albo leki przeciwbólowe, przeciwzapalne w dosyć dużych dawkach, albo leki, które nazywają się tryptany i to są leki,
które właściwie wszystkie mają znakomity efekt przerywający napad migreny, są stworzone tylko i wyłącznie dla migreników. Dostępne są w Polsce, ale oczywiście nierefundowane, tak jak większość leków. Mają bardzo, tak jak powiedziałam, bardzo dobre działanie. Działają zarówno na same naczynia mózgowe, przeciwdziałając ich rozszerzeniu, czyli mają działanie wazokonstrykcyjne, ale również działają na wydzielanie białka CGRP, o którym wcześniej mówiliśmy. Nowe leki, które pojawiły się już w Stanach Zjednoczonych, u nas jeszcze nie są dostępne, nazywają się ditany. One są zbliżone do tryptanów, ale działają na troszkę inne receptory serotoninowe, te, które nie powodują takiego wazokonstrykcyjnego efektu, mimo wszystko mają zachowany efekt przeciwko białku CGRP, natomiast dzięki temu są bezpieczne u osób, które mają zaburzenia sercowo-naczyniowe, są po udarach mózgu, mają jakieś przeciwwskazania do zażywania tryptanów. Jeżeli pacjenci mają częste napady migreny, a tak naprawdę wystarczy już jeden bardzo silny kilkudniowy atak, który właśnie wyłącza człowieka z funkcjonowania, to są już wskazania do leczenia profilaktycznego, czyli leczenia, które spowoduje, że migrena zostanie opanowana i migrenik mimo tego, że będzie migrenikiem, to tak naprawdę nie będzie miał napadów migreny. Leki, które służą do leczenia profilaktycznego, powinny być stosowane codziennie przez kilka miesięcy po to, żeby w cudzysłowie oduczyć układ nerwowy odczuwania bólu. Są to leki, które są lekami starymi dosyć, stare beta-blokery, stare leki przeciwpadaczkowe oraz leki z grupy leków przeciwdepresyjnych. Te leki niestety mają swoje wady, a mianowicie mają dosyć dużo objawów ubocznych, wszystko dlatego, że zostały stworzone do leczenia kompletnie innych chorób, a mianowicie depresji, nadciśnienia czy też na przykład padaczki. I w momencie, kiedy nie wiedzieliśmy, skąd się bierze migrena, zapożyczaliśmy te leki, bo zauważyliśmy, że mogą oddziaływać również trochę na bóle migrenowe. One oczywiście zostały w tym kierunku przebadane. Były to czasy stare, ale cały czas obowiązują te właśnie informacje i te doświadczenia powodują, że cały czas te leki są w użyciu. No niestety ilość objawów ubocznych powoduje, że wiele chorych rezygnuje z terapii tymi lekami i w skali pół roku na pewno ta ilość pacjentów, którzy rezygnują z terapii, oscyluje wokół 40-50%. Jeśli spojrzymy na również całkiem świeże informacje dotyczące satysfakcji z leczenia profilaktycznego migreny, to tą satysfakcję osiąga jedynie 10% pacjentów, tych, którzy leczą się właśnie wspomnianymi lekami doustnymi. Praktycznie połowa musi zrezygnować z powodu braku skuteczności lub obecności objawów ubocznych. No nic więc dziwnego, że cały czas próbowane od wielu lat jest stworzenie nowych leków przeciwmigrenowych i takie leki już się pojawiły kilka lat temu. Niesamowicie wzrasta ilość tych leków na rynku i wartość tak naprawdę tego rynku lekowego, jeśli chodzi o leki działające bezpośrednio na białko CGRP, i o nich dwa zdania będę chciała powiedzieć. Takie leki, które w naturalny sposób wydawałoby się powinny być skuteczne, a mianowicie antagoniści receptora dla białka CGRP, nazywane gepantami. Na początku niepowodzenia terapii związane z hepatotoksycznym efektem, później okazało się, że niektóre z nich są bezpieczne i ubrogepant i rimegepant już zostały zarejestrowane w Stanach. Mam nadzieję, że również do nas dotrą. One także są podawane wtedy, kiedy są przeciwwskazania do tryptanów. Czasem również są rekomendowane do leczenia profilaktycznego. Natomiast najważniejszym działem w ogóle w tej chwili dla nas, dla lekarzy leczących migrenę, są przeciwciała monoklonalne. Przeciwciała, czyli molekuły, które zostały stworzone po to, aby zablokować krążące białko CGRP albo zablokować bezpośrednio receptor na tego białka. One wszystkie są już zarejestrowane. Większość właściwie jest dostępnych również w Polsce.
Dawkowanie jest bardzo proste, raz w miesiącu, a niektóre nawet raz na 3 miesiące we wstrzyknięciach, głównie wstrzyknięciach podskórnych. I są to, tak jak powiedziałam, molekuły, które stworzone są tylko i wyłącznie w jednym celu, działają tylko i wyłącznie na swój target, czyli właśnie białko CGRP, nie łącząc się właściwie z żadnymi innymi receptorami, ani z żadnymi innymi molekułami w organizmie. W związku z tym wykazują się bardzo dużym profilem bezpieczeństwa, ale także i skutecznością, ponieważ udowodniono skuteczność wszystkich przeciwciał dostępnych na rynku, galkanezumabu, frenomanezumabu, erenumabu i eptinezumabu. Mało tego, udowodniono, że leki te działają bardzo, bardzo skutecznie również w tak zwanej lekoopornej migrenie, czyli wtedy, kiedy pacjenci właściwie wyczerpali możliwości leczenia innymi lekami, podanie przeciwciał monoklonalnych wreszcie uwalnia tych pacjentów od bardzo silnych dolegliwości. Są one zarejestrowane zarówno do leczenia migreny epizodycznej, jak i migreny przewlekłej. Głównie stosuje się ich wtedy, kiedy pacjent wyczerpał przynajmniej 2 możliwości leczenia doustnego. Ocenia się skuteczność po 3 miesiącach terapii, a znowu, podobnie jak w przypadku leków doustnych, powinno się przynajmniej kilka miesięcy tymi przeciwciałami pacjenta leczyć. Kolejny lek, który służy nam do leczenia migreny przewlekłej tym razem, bardzo nowoczesny i bezpieczny, to jest toksyna botulinowa. Jest ona rekomendowana jako lek klasy A o najwyższym poziomie dowodów naukowych w przypadku migreny przewlekłej. Natomiast podobny, czyli najwyższy poziom dowodów naukowych ma w stosunku do braku skuteczności w migrenie epizodycznej. To powoduje, że tylko część pacjentów, czyli właśnie ci, którzy mają migrenę przewlekłą, może się tym lekiem leczyć. Lek jest znany już od dawna, zarejestrowany w leczeniu migreny przewlekłej jest od 2010 roku. W związku z tym nasze doświadczenie z tym lekiem już jest bardzo długie. Jest to lek, który ma bardzo fajne właściwości, działa zarówno na mięśnie, jak i na nerwy obwodowe. Nas interesuje działanie na nerwy obwodowe, czyli właśnie na zakończenia tego nerwu trójdzielnego. Lek potrafi zablokować wewnętrzny receptor przyłączający pęcherzyk synaptyczny z właśnie tymi neuroprzekaźnikami bólu, z białkiem CGRP, z innymi neurokininami i w związku z tym nie są one wówczas wydzielane do szczeliny synaptycznej. Lek działa przede wszystkim w tak zwanym bólu neuropatycznym, czyli wtedy, kiedy już samo włókno nerwowe jest zmienione, ma działanie neuromodulujące, potrafi zmniejszyć ekspresję tak zwanych receptorów TRPV, które są najważniejsze w chronifikacji bólu, więc jest znakomitym lekiem właśnie u tych pacjentów, którzy już mają długofalową, przewlekłą depresję i również, przepraszam, przewlekłą migrenę, ale depresję przy okazji. Natomiast ma również udowodnione działanie, pozytywne działanie w redukcji ilości dni z bólem głowy. Mało tego, okazuje się, że ci pacjenci, którzy wcześniej zaczęli leczyć się toksyną botulinową, mają zdecydowanie lepszy efekt niż ci, którzy zaczęli się nią leczyć później. Są pewne tak naprawdę zasady leczenia, powinni to leczyć neurolodzy w określonych dawkach stosowaną toksynę botulinową, tą, która jest zarejestrowana do odpowiednich wskazań. To, o czym chciałabym jeszcze na koniec powiedzieć, to jest to, że wszystkie wymienione leki, o których powiedziałam, zarówno tryptany, jak i przeciwciała monoklonalne, jak i toksyna botulinowa, dla naszych pacjentów teoretycznie są dostępne. Natomiast w praktyce z powodu dosyć wysokich cen, jakie niestety na razie obowiązują w stosunku do przeciwciał i do toksyny, wielu pacjentów nie może sobie pozwolić na to leczenie. W związku z tym zarówno organizacje pacjenckie, jak i lekarze, którzy leczą migrenę, cały czas postulują, aby można było wreszcie rozpocząć refundację tymi lekami, przede wszystkim dla najciężej chorych migreników, również dla tych, którzy borykają się z współistniejącą depresją, którzy nie mają już właściwie perspektyw na dalsze życie, po to, aby wreszcie mogli nie tylko zacząć żyć normalnie, ale również przyczynić się do tego wzrostu naszego dochodu jako naszego kraju, bo myślę, że to, co najważniejsze, to to, że my nie zwracamy uwagi właśnie na to, co ci ludzie potrafią dla siebie, dla nas wszystkich przynieść, czyli te koszty pośrednie
nie leczenia migreny, te pieniądze, które gdzieś się ulatniają, których nie ma, myślę, że moglibyśmy właściwie spożytkować. Co możemy dla tych pacjentów zrobić? To jest pytanie dla naszych decydentów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.